Zachęcam do oglądania moich przygotowań sponsorowanych przez Bilopoland i przez The Best Zabielski Świat Regeneracji. Na trening idziemy, na sparingi. Dzisiaj 8 rund. I co, robota, miesiąc czasu. Finish, końcóweczka. Cieszę się w końcu. Ten miesiąc przez walkę jest bardzo, chyba najważniejszy tak naprawdę, żeby nic nie popsuć, żeby doszlifować to, co mamy i co, no i ogień, nie? 28. Kurwa! Lecimy na sparingi, wchodzimy do klubu i tam nie wolno kręcić, bo kurczę tren, a Dwitr mówi, że nie! I bardzo dobrze, słuchajcie, skupić się na treningu. Lecimy, pozdro. Dokładnie. 10 rund. No. Dopiero ściągać na 3. Dobra. Trzeba wyłapywać te swoje takie błędy. Jeżeli chce się napierdalać na sparingach. Nie wiadomo, jeżeli lewa ręka jest nisko, troszeczkę jest to bardzo. Ale dobrze, nauka cały czas, dobrze. Oh, he's definitely on the right pace during this fight. Going into this fight, he's doing very well. He's picking up at the right time. He's not pushing too hard or pushing too light. He's building over the week that we've been sparring from last week to now. I can see him picking up certain things, reaction, game plan. He got different looks that they're not going to expect. You know, they think he's one basic guy, he's not. And he has a good poker face. I think Jacobs from his style. His style is going to be something he thinks is going to be easy to work with, but he kind of knows, he says that, you know, Celesti nobody to overlook, but until he's being there, he's going to realize, oh man, this guy really know what he's doing with certain punches. So it's going to be a good fight. I look at probably go to distance, you know, if Celesti doesn't shock him, you know, he got the tools in his bag to do it. You know, it's all up to him at that point. Mordeczko moja kochana, to jest ten czarodziej, od tego kuna, że jest taki dobry w ringu, odżywiony, nie? Jesteś, jesteś dobry, bo jest? Trenujesz ciężko. Jem bardzo zdrowo, dziękuję kuna temu człowiekowi. Jeszcze chodzi do tego samego fryzjera, także... ...codziennie prawie, nie? Tak jest. Tu. Utyty De Niro. Jaki drużyny ci, ja? Ojej! Te ręce by, twoje ręce by mi się przydały troszeczkę, żeby luzu miały, moje. Jestem w programie WBC Clean Boxing, czyli pierwsza 15 rankingu WBC jest badana. Jestem pod stałym nadzorem, tak? Mam daty, godziny, jedno miejsce w dziennie albo chyba w 2 godziny dziennie jakoś, gdzie muszę być, gdzie muszę się stawić, gdzie w pewnym momencie mogę przyjechać, zapukać do drzwi i muszę być, muszę się odlać, krew oddać i tyle. No, jak na przykład wyjeżdżam gdzieś na wakacje, zmieniam miejsce, gdzie na przykład nie będzie mnie w Warszawie, no to również muszę się zgłosić, że wyjeżdżam na wakacje albo gdzie, że jadę do babci na ten w odwiedzina, więc no, jestem pod stałym nadzorem na ty dopingu i no kurczę, no trzeba być ostrożnym, nie można nic brać, ale to wygląda, że są równi i równiejsi. Znaczy no na razie jeszcze nie są równi i równiejsi, tak, Canelo zawieszony, ale czuję, że go zaraz odwieszą i no, idzie tu sprawiedliwość. Na razie zawieszony, tak, ale ciekawe co z tego będzie. To? Nie ma Leszka? O jest, tu Leszek, kurna, mówi nie ma Leszka. Cześć gwiazda. Ten ciężarowy, nie? Łatwiej się dźwiga ciężar. Czy wygiąłeś drugą skalę? Czy daj do przodu? Razem ze Stritchem weszliśmy w cykl przygotowań bezpośrednich do walki, odstawiliśmy ciężary, odstawiliśmy mocne przygotowanie, pracujemy teraz przede wszystkim nad siłą dynamiczną, którą wyrobił we wcześniejszym cyklu, jerki na split, jest to dynamika wykorzystania i rozrzutu nóg, i ramion w tym samym momencie. Są to impulsy nerwowe, które bezpośrednio przekładają się na
wykorzystanie siły. I pod sztangę. Hop. Perfekt. Masz to? Jak profesjonalny ciężarowiec. Potem nasze treningi przechodzą płynnie w przygotowanie go do wytrzymałości rundowej, czyli pracujemy w trybie runda, przerwa, runda, przerwa. Z trenerem Dmitrukiem rozmawialiśmy na ten temat, jak tylko zaczęliśmy współpracę z Maćkiem i ustaliliśmy, że te nasze treningi będą się świetnie uzupełniać. Oni pracują nad techniką, nad tym, co Maciek ma poprawić w boksie. Ja się w to kompletnie nie wtrącam. Ja widzę jego braki w ruchu, widzę jego braki w jakimś wykorzystaniu bezpośredniego przełożenia siły. I ja powiedziałem, że będę nad tym pracował. Tak, ten cykl treningowy, który wcześniej robiliśmy, bezpośrednio przekłada się na ten, bo teraz wykorzystujemy tą siłę, którą wyrobiliśmy tam. Sprawiamy, że te ruchy, które robiliśmy wtedy, wykorzystujemy teraz, tylko w sposób bardziej dynamiczny i płynny. Chyba lekko. Ale nie powiedział, że będzie. Musi być ciężko. Po sparingu czuję, nie? Więc nie jest łatwo. Ale jest dobrze. Lęcz. Piękny brzuch na pięć. Oddych. I luz. I przekręcasz się w moją stronę. Wzmacniamy core, pracujemy nad jego stabilizacją. W tym momencie guma chce go wyrwać z tego jego pionu. My pracujemy tutaj nad tym, żeby nic nie było w stanie go wywrócić w żadnym jego momencie życia, walki, czegokolwiek. Dobrze prawie. Dobrze nic prawie. Go nie wywróci. O to chodzi. Ja akurat w tornado wpadnę, to będę stał. I drugi. Cały tu za ramieniem. Aha, poczekaj. Jest. Z przepony powietrza. Aha. Wyłączony. Naprawdę jestem wyłączony. A to się rzadko zdarza. Bardzo rzadko. I nie wiem, znowu spać. Bo się położyć przynajmniej. Let's go. Dzisiejszy dzień uznaję za zakończony i bardzo udany. Dwie bardzo ciężkie jednostki treningowe. I co wracam do domu, to zjem, odpoczywam. Jutro troszkę luźniejszy dzień, tylko 12 km biegu jutro zrobię, może mniej. Masaż. No i w piątek znowu ogień, sparring, znowu 10 rund. A więc co, żegnam się, piąteczka, trzymajcie kciuki, żeby do końca było bez kontuzji i z takimi chorobami jak teraz. Na razie. Podziękowania dla Jacka Ferdmana za to, że dba o moją dietę i oczywiście dla cateringu Fit Appetit, którzy dbają o odpowiednie zbilansowane posiłki.